Okej, okay. Chciałem Was wszystkich powitać na dzisiejszym webinarze Neuromodulacja przeskórna PENS. Co to jest? Ja się nazywam Mateusz Kobylarz, jestem fizjoterapeutą i założycielem Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej ATMIS. Oprócz tej działalności szkoleniowej też zajmuję się na co dzień pracą z pacjentami. I również obecnie jestem na studiach doktoranckich, więc staram się łączyć te wszystkie rzeczy. No i tak właśnie mam wrażenie, że ta neuromodulacja, czy też PENS, czy przeskórna elektryczna stymulacja nerwów, jest to temat póki co może mało znany u nas w kraju, więc postanowiłem nagrać właśnie dla Was taki webinar. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania w trakcie tego webinaru, to możecie mi tutaj zadawać je na czacie. Będę starał się w miarę możliwości odpowiadać, tak też, żeby może nie zaburzać płynności tego webinaru. W każdym razie neuromodulacja przeskórna, jak pewnie się domyślacie, będzie to technika czy metoda, gdzie będziemy stymulować tkankę nerwową, układ nerwowy. I na pewno układ nerwowy jest przedmiotem badań od wielu, wielu lat. Tutaj mamy pewnie obraz, który wszyscy kojarzą. Obraz z początku XVI wieku. I pewnie każdy z nas widział ten obraz kiedyś w swoim życiu, ale może niekoniecznie zwrócił uwagę na takie pewne szczegóły, które możemy zauważyć na tym obrazie. A mianowicie Michał Anioł zawarł coś w tym obrazie takiego specyficznego czy szczególnego dla kogoś, kto się interesuje anatomią. I czy ktoś z Was widzi, o co mi chodzi? Co jest na tym obrazie takiego zawartego, jeśli chodzi o układ nerwowy? Nawet może niekoniecznie połączenie, chociaż no, może też w pewien sposób te łączące się dłonie mają symbolizować jakieś połączenie nerwowe, aczkolwiek komórki nerwowe chyba wtedy jeszcze były nieznane w XVI wieku. Tak jest, ta czerwona płachta, jak tutaj Kasia napisała, widzimy, że przypomina uderzająco kształt mózgu, więc figura Boga została zawarta w tym kształcie mózgu. Figura Boga jako tej istoty wszechwiedzącej, czy też wszechmocnej. Więc widzimy, że no, malarze niezależnie od wieku również interesowali się anatomią i również w tych okresach, gdzie to badanie anatomii czy też seksy anatomiczne były niedostępne albo zakazane. Można nawet całe badanie naukowe przeczytać dotyczące interpretacji tego obrazu stworzenia Adama przez Michała Anioła. W każdym razie nie będziemy oczywiście omawiać tutaj twórczości Michała Anioła, tylko jesteśmy tutaj, żeby mówić o neuromodulacji. Więc sprawdźmy, jeśli wejdziemy w PubMed, czyli w bazę badań naukowych i wpiszemy hasło Percutaneous Neuromodulation, czyli przeskórna neuromodulacja, to jak na taką bazę badań naukowych tych rezultatów mamy niewiele, bo jedynie 27. Powiedzcie mi jeszcze, czy widać kursor, którym sobie tutaj macham po prezentacji. Czy sobie macham dla siebie tym kursorem? Widać kursor, dobra, dzięki Łukasz. Widzimy, że na hasło Percutaneous Neuromodulation pojawia się nam 27 rezultatów.
z czego najstarszy wynik, najstarsze badanie dotyczące przeskórnej neuromodulacji jest to rok 2000, czyli niecałe 25 lat. Z jednej strony może się to wydawać dużo, może się to wydawać mało. Z jednej strony ta metoda jest często sprzedawana jako coś takiego innowacyjnego, innowatorskiego. Być może 25 lat to nie jest coś tak super innowacyjnego. Natomiast jeśli piszemy inne hasło, Percutaneous Electrical Nerve Stimulation, czyli w skrócie PENS, to widzimy, że pierwsza wzmianka w PubMed o tej metodzie, o przeskórnej elektrycznej stymulacji nerwu, to już jest rok 83, więc tym bardziej nie jest to coś szczególnie nowoczesnego czy nowatorskiego. Natomiast na pewno widać, że na tym wykresie po lewej stronie, że tych badań naukowych przybywa z każdym rokiem i że jest ich coraz więcej. Więc pytanie, czy każda przeskórna elektryczna stymulacja nerwu, czyli czy każda neuromodulacja, mówimy o tym samym? Bo może się okazać, że nie mówimy o tym samym. Należy rozróżnić przede wszystkim dwa różne rodzaje neuromodulacji, czy też przeskórnej elektrycznej stymulacji nerwu. Pierwszym rodzajem neuromodulacji, być może bardziej znanej w środowisku medycznym, będzie taki rodzaj neuromodulacji, czy też stymulacji nerwu poprzez stałe implanty. Tutaj mamy przykład takiego stałego implantu. W prawym górnym rogu w badaniu USG widzimy igłę zaznaczoną dwoma strzałkami, kość ramienną i tuż przy kości ramiennej, czyli patrząc na ten obraz, można ocenić, że jest to mniej więcej środkowa część tej bocznej strony ramienia. Będziemy mieć zlokalizowany nerw promieniowy i w dolnym lewym rogu widzimy taki metalowy implant, taką metalową elektrodę, która jest umieszczana w okolicy nerwu obwodowego w tym przypadku, aczkolwiek też różnego rodzaju implanty, elektrody są umieszczane na poziomie rdzenia kręgowego, nie tylko na poziomie nerwów obwodowych. Więc w przypadku takiej osoby, takiego pacjenta, jeśli mamy taki implant, taką elektrodę wszczepioną w okolice nerwu obwodowego, możemy sobie w dowolnym właściwie momencie, że tak powiem, ulżyć, czyli jeśli czujemy jakieś dolegliwości bólowe, to pacjent naciska takie urządzenie i to urządzenie będzie stymulować nerw w okolicy, której został wszczepiony implant. My natomiast nie będziemy mówić o takim rodzaju neuromodulacji czy neurostymulacji, ponieważ no przede wszystkim jako fizjoterapeuci nie mamy kompetencji do wszczepiania komuś implantów czy elektrod, więc będziemy mówić o innym rodzaju neuromodulacji, czy też przeskórnej elektrycznej stymulacji nerwów, a mianowicie będzie to taka stymulacja nerwów, gdzie te elektrody będą wprowadzane tylko na czas zabiegu. Czas zabiegu, są różne teorie, między 15-30 minut. Tych elektrod muszą być co najmniej dwie elektrody. Mogą być dwie elektrody igłowe, jedna elektroda igłowa, druga elektroda powierzchniowa. Może być tych elektrod więcej, 4, 6, 8, ale zawsze musi to być liczba parzysta, ponieważ no, musimy zamykać obwód. Tutaj w sumie na tej prezentacji to są filmy, które widzę, że się nie włączają na prezentacji, więc udostępnię po prostu swój ekran. Nie wiem, czy teraz widać to, co udostępniam na ekranie. Widać te filmy, czy nie za bardzo? Teraz na pewno nie widać, bo się zawiesiła prezentacja. Okej, teraz może widać filmy, tak?
Więc ta metoda neuromodulacji, elektrostymulacji, o której mówię, wygląda właśnie w ten sposób, że te igły są umieszczane na czas, te elektrody są umieszczane, czyli nie widać tej prezentacji. Już to zrobimy inaczej. Nie widać filmów, dobra. Zakończam udostępnianie ekranu. Dobra, teraz udostępnię w inny sposób. Myślę, że powinno być teraz. Teraz widoczne. Teraz widać filmy? Nic nie widzę. Dobra. To nic, na ten etap wrócimy do prezentacji. Właściwie te filmy nie są jakoś szczególnie istotne, po prostu widać reakcję motoryczną mięśni unerwionych przez daną strukturę nerwową. Wracamy do tego, co mówiliśmy przed chwilą. Rozróżniamy dwie różne koncepcje, czy też formy neuromodulacji przezskórnej stymulacji nerwów. Gdzie z jednej strony będą stałe implanty, z drugiej strony będą to elektrody, igły wprowadzane na czas zabiegu. Więc jeśli mówimy o elektrycznej stymulacji nerwów, to właściwym albo bardzo dobrym pytaniem wydaje się być pytanie, jaka dawka, jakie parametry powinniśmy stosować podczas tej stymulacji nerwów obwodowych. Badanie, które widzimy, pochodzi z 1999 roku, jeśli dobrze pamiętam, ewentualnie z 2000, czyli jest jednym z tych starszych badań, z tych pierwotnych, oryginalnych badań, nazwijmy to w ten sposób. I widzimy, że tutaj stosują częstotliwości prądu między 4 i 100 Hz, więc właściwie rozpiętość jest dość spora, no bo 4 Hz a 100 Hz to jest znacząca różnica. Ci sami badacze w 1999 roku postanowili w sposób eksperymentalny sprawdzić, jaka częstotliwość będzie się lepiej sprawdzać u pacjentów. W tym przypadku u pacjentów z bólem lędźwiowym, z bólem dolnego kręgosłupa. Zastosowano u jednych pacjentów 4 Hz, u innych 15-30 Hz na zmianę, trzecia grupa 100 Hz, czwarta grupa 0 Hz, czyli to było tak zwane sham pens, czyli pens placebo. I w tym badaniu stwierdzono, że taką najbardziej optymalną częstotliwością w przypadku pens będzie częstotliwość między 15 i 30 Hz. Tutaj pytanie od Elżbiety, czy natężenie do uzyskania motoryki mięśnia. Tutaj właściwie motoryka mięśnia nie jest aż tak istotna, bo można uzyskać skurcz mięśnia zarówno przy częstotliwości 4 Hz, jak i 15, 30, a tym bardziej 100 Hz. Bardziej w tym badaniu badano te parametry pod kątem potencjalnego efektu przeciwbólowego. Więc w tym badaniu sprzed 25 lat trzy zabiegi tygodniowo przez 2 tygodnie przez 30 minut o parametrach 15-30 Hz były skuteczniejsze niż 4 czy 100 Hz. Z jednej strony, jeśli chodzi o neuromodulację, czy też o przezskórną elektryczną stymulację nerwu, to często będzie się też pojawiał argument, że tak naprawdę neuromodulacja, czy też przezskórna elektryczna stymulacja nerwu jest to po prostu
elektroakupunktura, tylko inaczej nazwana. Mimo wszystko nie skłaniałbym się do tej teorii, że jest to elektroakupunktura, tylko inaczej nazwana. Elektroakupunktura bardziej działa na zasadzie punktów mięśniowych, motorycznych tak zwanych. Natomiast przezskórna elektryczna stymulacja nerwu będzie zawsze starać się nacelować jednak na tą tkankę nerwową, na nerw obwodowy. Więc tutaj mówimy o rzeczach sprzed 25 lat, jak to obecnie wygląda. Obecnie przede wszystkim mówi się o dwóch tak zwanych protokołach w neuromodulacji, czy też przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów. Z jednej strony będzie to protokół LTP i z drugiej strony protokół LTD. LTP, rozwinięcie tego angielskiego skrótu, to będzie long term potentiation, czyli długoterminowe wzmacnianie sygnału synaptycznego. W drugą stronę LTD, long term depression, czyli chcemy ten sygnał synaptyczny deprymować, czyli obniżać. W wielkim skrócie LTD stosuje się przede wszystkim w przypadkach, kiedy mamy pacjentów bólowych, czyli pacjentów, gdzie ich głównym problemem jest ból. Natomiast LTP będziemy stosować u pacjentów, gdzie widzimy potrzebę dodatkowej stymulacji jakiegoś obszaru mięśniowego, czyli na przykład jeśli mamy jakieś obszary w inhibicji, a nie nadmiernie uwrażliwione czy napięte jak w przypadku LTD. Czyli ten protokół LTP będzie pracował bardziej na tych częstotliwościach 100 Hz. Będą to krótkie impulsy o intensywności, o częstotliwości 100 Hz. Natomiast protokół LTD, jeśli można o takich protokołach neuromodulacji mówić, to będzie praca na tych niskich częstotliwościach, czyli 2-4 Hz. Jeśli chodzi o neuromodulację, czy też PENS, tak jak się ją rozumie obecnie, taką osobą, czy też powiedzmy prekursorem tej techniki czy metody jest dr Alejandro Elorriaga z Uniwersytetu McMaster w Kanadzie. Nie wiem, czy kojarzycie, co to jest za uniwersytet McMaster. W każdym razie jest to taka mekka EBM, czyli Evidence Based Medicine. Z jednej strony jest to mekka Evidence Based Medicine, z drugiej strony dr Alejandro Elorriaga, oprócz tego, że zajmuje się pracą naukową, to też jest wielkim fanem elektroakupunktury, więc na pewno gdzieś jakieś inspiracje z elektroakupunktury mimo wszystko czerpał. W każdym razie dawka, jaką dr Elorriaga zaleca, czy też dawkowanie, jakie zaleca Elorriaga, będzie bardziej to dawkowanie o niskich częstotliwościach, czyli 2-4 Hz, 250 mikrosekund szerokość pulsu. Czas trwania zabiegu, nie ma tak naprawdę ustalonego czasu trwania zabiegu. Zazwyczaj oscyluje to gdzieś w okolicach tych 20 minut. I rzeczywiście z takiej praktyki codziennej ten sposób modulacji czy też stymulacji nerwu, gdzie stymuluje się nerw prądami o niskich częstotliwościach typu 2-4 Hz z własnej praktyki czy też z praktyki kolegów, koleżanek, na pewno ten w cudzysłowie protokół o niskich częstotliwościach jest stosowany dużo częściej. No i dobrze, mówiliśmy przed chwilą o środkowym układzie nerwowym, o mózgu. My będziemy stymulować przede wszystkim obwodowy układ nerwowy, czyli poprzez pracę w obrębie obwodowego układu nerwowego będziemy chcieli stymulować ośrodkowy układ nerwowy. Więc pytanie, czy znacie przebieg dermatomów w naszym ciele?
Podobno tyle razy, ile się uczymy dermatomów, tyle samo razy zapominamy przebiegu dermatomów. Ja się przyznam bez bicia, zgadzam z tą sentencją, ale rozumiem, że oprócz mnie wszyscy mają dermatomy ogarnięte. Skoro macie dermatomy ogarnięte, to na pewno kojarzycie takiego pana, który się nazywa Frank Netter. Wydał jeden z atlasów do anatomii, z takich klasycznych atlasów do anatomii. I na przykład, jeśli skupimy się na dermatomie L3, tutaj widzimy dermatom L3, i porównamy sobie z innymi książkami do anatomii ten dermatom L3, no to można trochę się zdziwić, że właściwie praktycznie w każdej książce do anatomii ten podział dermatomów, przynajmniej w jakimś zakresie mniejszym lub większym, się różni. Więc tak, jak to jest? Netter miał rację, Gray miał rację, wszyscy mieli rację, nikt nie miał racji. Jak myślicie, skąd się bierze taka różnica w dystrybucji, czy też przebiegu, czy też opisu dermatomów? Różnice osobnicze. Tak, zdecydowanie tak. Wydaje nam się, że wszyscy mamy takie same dermatomy, taki sam przebieg dermatomów. Natomiast tak w rzeczywistości nie jest. Po prostu jeśli dany autor książki miał do czynienia z określonym dawcą, z określonym pacjentem, to po prostu nie opisał w inny sposób dermatomów, bo się zna albo nie zna, tylko po prostu każda osoba jest troszeczkę inna, więc dermatomy będą przebiegać inaczej. Oprócz tego, że dermatomy będą przebiegać inaczej, to mamy też dużo anastomoz, czyli fizjologicznych połączeń między poszczególnymi strukturami nerwowymi. Na poziomie samego przedramienia jest opisanych kilka fizjologicznych anastomoz między nerwem pośrodkowym i nerwem łokciowym. I tutaj widzimy taki dość fajne zdjęcie, fajny obrazek, gdzie widzimy te połączenia między poszczególnymi nerwami obwodowymi, między nerwem pośrodkowym i nerwem łokciowym. Więc może się nam wydawać, że będzie to w ten sposób, że jeśli mamy, dajmy na to, ból na przedniej części kolana, to będziemy stymulować poziom L4, L3 i zawsze będzie to idealny poziom do stymulacji i do osiągnięcia najlepszego efektu. Natomiast w wyniku właśnie tych zmienności osobniczych i również w wyniku licznych anastomoz fizjologicznych, czyli połączeń między poszczególnymi gałązkami nerwowymi, to nie zawsze będzie tak oczywiste, że przednia część kolana to będzie L3, L4, tylko może być to trochę, może mieć trochę inną dystrybucję dermatomów. Więc w przypadku neuromodulacji nie zawsze to będzie takie oczywiste, że przednia część barku C5, C6, bo też są zmienności anatomiczne i może to wyglądać w zupełnie inny sposób. Dodatkowo każdy obszar skóry w naszym ciele jest unerwiony przynajmniej przez trzy korzenie z różnych poziomów, czyli nasze plecy, nasz kręgosłup lędźwiowy. Każdy obszar poza obszarem C2 jest unerwiony przez trzy różne poziomy rdzenia kręgowego. Jest to w sumie korzystne dla nas, ponieważ wyobraźmy sobie, że każdy kawałek skóry byłby unerwiony przez jeden poziom nerwowy.
Więc łatwo sobie wyobrazić, że w przypadku uszkodzenia czy też jakiegoś problemu z jednym korzeniem nerwowym, no to byśmy tracili automatycznie czucie w całym tym obszarze. A tak się dzieje bardzo rzadko, żebyśmy stracili czucie w obszarze jakiegoś konkretnego kawałka skóry, bo właśnie nasza skóra jest unerwiona przez przynajmniej trzy różne poziomy rdzenia kręgowego, więc no, tak chciałem po prostu przypomnieć albo położyć nacisk, że to zawsze będzie takie oczywiste, że musimy stymulować dany nerw czy też dany poziom nerwowy, jeśli chcemy pomóc w dolegliwościach bólowych danego obszaru. Jeśli chodzi o neuromodulację, czy też pęs, czy przezskórną elektryczną stymulację nerwu, obecnie zastosowanie aparatów USG nawet przez fizjoterapeutów staje się coraz bardziej popularne. Kiedyś nie było takie popularne nawet w środowisku medycznym, lekarskim, więc często stosowano na przykład znieczulenia w anestezjologii bez kontroli USG. Teraz podejrzewam, że jest to rzadkość, że mimo wszystko zawsze stosowane są aparaty do USG. I tak samo wydaje mi się powinno być w przypadku pęs czy neuromodulacji przezskórnej, czyli powinniśmy jednak, żeby zmaksymalizować bezpieczeństwo tego zabiegu, to powinniśmy zawsze używać aparatu do USG, żeby zlokalizować miejsce wkucia. Jeśli chodzi o nerw, tak samo jak pamiętamy, że mięsień ma trzy warstwy tkanki łącznej powięzi, czyli namięsną, omięsną, śródmięsną, to tak samo w przypadku nerwu będziemy mieć tkankę łączną, która będzie otaczać poszczególne warstwy czy też poszczególne włókna nerwowe, czyli będziemy mieć na nerwie, o nerwie, śródnerwie. I wzorzec USG nerwu jest różnie opisywany. Niektórzy opisują ten wzorzec jako wzorzec plastra miodu, czy też wzorzec jeżyny. Wydaje mi się, że wzorzec plastra miodu może być taki najbardziej obrazowy. Jeśli ktoś jeszcze nigdy nie miał do czynienia z obrazowaniem nerwów obwodowych pod USG. Tutaj widzimy slajd właśnie z nerwami obwodowymi pod USG. Tutaj widać strukturę nerwową. Obszar biały, czyli obszar hiperechogeniczny, to będzie to najbardziej powierzchowna otoczka tkanki łącznej nerwu obwodowego. I w tej białej otoczce będziemy widzieć takie jakby przegródki plastra miodu, czyli widzimy białe ścianki i w środku tych białych ścianek widzimy czarne obszary, więc tymi czarnymi obszarami, tymi hipoechogenicznymi obszarami będzie konkretne włókno nerwowe, natomiast wszystkie te białe części, które widzimy pod USG, to będzie tkanka łączna otaczająca poszczególne włókna nerwowe. I naszym celem, jak pewnie podejrzewacie, a jeśli nie podejrzewacie, to warto zawsze przypomnieć. Naszym celem oczywiście nie będzie wprowadzenie igły prosto w stronę nerwu obwodowego, tylko właśnie dlatego używamy aparatu USG, żeby starać się skierować tę igłę jak najbardziej przylegle do tej tkanki łącznej, która otacza każdy poszczególny nerw. Więc nigdy nie chcemy kierować igły prosto, padle, prosto w włókna nerwowe, prosto w nerw, tylko chcemy, żeby ta igła była jak najbardziej przyległa do struktury nerwowej, którą chcemy opracować. I dopiero jeśli upewnimy się pod USG, że dobrze wprowadziliśmy igłę w to miejsce, w które chcielibyśmy tę igłę wprowadzić, to dopiero wtedy rozpoczynamy stymulację elektryczną, czyli tą procedurę neuromodulacji przezskórnej, czy też procedurę pens. Więc właśnie, jakie może mieć zastosowanie ta neuromodulacja pens, jakie może mieć zastosowanie przezskórna elektryczna stymulacja nerwów. Jak widzieliśmy wcześniej, tych badań na tę chwilę opublikowanych
Nie jest bardzo dużo, aczkolwiek da się znaleźć naprawdę bardzo ciekawe badania. Jednym z tych badań będzie to badanie, które widzimy tutaj, czyli zastosowanie neuromodulacji przeskórnej elektrycznej stymulacji nerwu u pacjentów z cieśnią nadgarstka. Tutaj były dwie grupy pacjentów. Jedna grupa pacjentów została poddana operacji odbarczania cieśni nadgarstka, druga grupa pacjentów miała wykonany zabieg neuromodulacji przeskórnej, serię zabiegów neuromodulacji przeskórnej. Te zabiegi były wykonane oczywiście w obszarze nerwu pośrodkowego. Tutaj widzimy w kolorze żółtym namalowaną, pokolorowaną tę strukturę, czyli nerw pośrodkowy. FDS oznacza zginacz powierzchowny palców, FDP zginacz głęboki palców. Igła była wprowadzona przylegle do tej struktury nerwowej. Drugim miejscem wkłucia był nerw również pośrodkowy, tylko że na poziomie ramienia, na poziomie mięśnia dwugłowego ramienia. Tutaj widzimy znowu pokolorowany na żółto nerw pośrodkowy. Po stronie przeciwnej do strony, gdzie wprowadzano igłę, naczynia towarzyszące tej strukturze nerwowej. Jakie były efekty jednego i drugiego zabiegu? W kolorze niebieskim mamy efekty PENS, czyli przeskórnej elektrycznej stymulacji nerwów. W kolorze czerwonym widzimy efekty operacji. Widzimy, że długoterminowo po 12 miesiącach efekty jednej i drugiej interwencji były takie same, były bardzo podobne, czyli jedna i druga interwencja, jeden i drugi zabieg pomógł pacjentom długoterminowo. Natomiast w krótkim terminie w przebadanych skalach funkcji bólu, etc. widzimy, że ten zabieg neuromodulacji przeskórnej, zabieg PENS dał szybszą poprawę. Oczywiście po zabiegu PENS nie ma żadnego czasu rekonwalescencji, tak jak w przypadku operacji, więc zauważono, że można również pomóc pacjentom z diagnozą cieśni nadgarstka, diagnozą neurofizjologiczną, czyli potwierdzoną badaniem EMG, że również neuromodulacja przeskórna może być bardzo ciekawym czy też interesującym zabiegiem dla takich pacjentów. Kolejną taką przypadłością, która być może nie kojarzy się z czymś, co miałoby komponent neurologiczny czy też neuropatyczny, może być ból nadpłycia bocznego, czyli tak zwany może nieszczęśliwie łokieć tenisisty. Co zauważono u pacjentów z łokciem tenisisty, z bólem nadpłycia bocznego? Zrobiono pomiary USG nerwu promieniowego na różnych wysokościach. Tutaj widzimy pomiar nerwu promieniowego na poziomie ramienia. Tutaj widzimy ta biała struktura, znowu przypominająca plaster miodu albo jeżynę, jakkolwiek to chcemy nazwać. Kolejnym miejscem pomiaru było miejsce już w okolicy stawu łokciowego od przedniej strony, tak jak na załączonym obrazku. Nerw promieniowy wygląda w ten sposób na poziomie stawu ramienno-promieniowego. I taka ciekawa funkcja, być może ciekawa, nie wiem, w programie ImageJ można obrysowywać zdjęcia USG, które uzyskaliśmy wcześniej w badaniu pacjenta.
i porównywać pacjentów z bólem nadczucia bocznego, jaki jest obrys nerwu u pacjentów z bólem nadczucia bocznego w porównaniu do pacjentów bez bólu nadczucia bocznego. I zauważono u pacjentów z bólem nadczucia bocznego znaczące zmiany, jeśli chodzi o obrys nerwu promieniowego, czyli ten łokieć tęsisty, ból nadczucia bocznego również może mieć komponent neuropatyczny, neurologiczny, nie tylko będzie to entezopatia, ścięgno, czy też przeciążenie mięśni. I a propos tego łokcia tenisisty, w tym przypadku to nie był tenisista, tylko zawodnik padla. Padel to jest taka trochę mieszanka squasha i tenisa. Zdaje się, że ten padel też pojawia się ostatnimi czasy coraz częściej w Polsce. Zawodnik profesjonalny tego sportu, zawodnik profesjonalny padla. Śledzono wyniki przez 2 lata. Zawodnik cały czas rozgrywał turniej, rozgrywał mecze, czyli to nie było tak, że pacjent odpoczywał i ta poprawa wzięła się z tego, że pacjent przestał wykonywać ten sport. Tylko pacjent przez te całe 2 lata, które był obserwowany, cały czas grał w ten rodzaj squasha czy tenisa i zauważono długoterminową poprawę. Po kilku miesiącach zauważono poprawę prawie całkowitą i poprawę, która utrzymywała się przez 2 lata. Tutaj byłyby przykładowe miejsca zabiegu, jeśli chodzi o nerw promieniowy. Po lewej widzimy taką neuromodulację mieszaną, czyli jedna elektroda igłowa, druga elektroda powierzchniowa. Tutaj widzimy jedną igłę w obszarze gałązki nerwu promieniowego, druga igła w obszarze nerwu pośrodkowego. Jakby było z innymi obszarami, na przykład obszar kończyny dolnej, czyli obszar nerwu kruszowego. Tutaj widzimy nerw kruszowy. Rozumiem, że wszyscy tutaj zauważyli na środku ekranu taką trójkątną strukturę, która właśnie oznacza nerw kruszowy. Nerw kruszowy na środkowej części uda często daje taki charakterystyczny obraz. Niektórzy nazywają ten obraz znaczkiem Mercedesa, czyli jeśli po jednej stronie mamy głowę długą bicepsa, dwugłowego uda, po drugiej stronie mamy mięsień półścięgnisty, to pojawi się takie trzy odnogi znaczka Mercedesa. Pewnie każdy z nas kojarzy ten znaczek, logo firmy samochodowej. Czyli 1, 2 i 3. Czyli nerw kulszowy na tym poziomie będzie tak naprawdę rozdzielał dwugłowy uda z jednej strony, z drugiej strony półścięgnisty i głęboko będzie zlokalizowany przywodziciel wielki. Jakie ciekawe rzeczy zauważono, jakie efekty zauważono neuromodulacji, czy też przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów na tym poziomie. Tutaj mamy do czynienia z piłkarzami, którzy mieli przewlekłą nawykową niestabilność stawu skokowego i okazało się, że interwencja, że u tych zawodników uciskowe progi bólowe w obszarze nerwów obwodowych będą niższe niż u zawodników, którzy nie mają niestabilności stawu skokowego, więc można by przypuszczać, że interwencja w tym obszarze będzie dla takich pacjentów w jakiś sposób pozytywna. To jest takie być może ciekawe pytanie, czy badanie, które odpowiada na ciekawe pytanie, czyli czy jest istotne, na którym
poziomie nerwu stymuluje ten nerw. Wiemy, że nerw kulszowy jest bardzo długim nerwem, więc można by go tak naprawdę stymulować na różnych wysokościach. W tym badaniu przeanalizowano pacjentów z bólem odcinka lędziowego. Zastosowano w trzech różnych miejscach neuromodulację przez skórną elektryczną stymulację nerwu. Widzimy, że dawka była ta niższa dawka, czyli niższe częstotliwości 3 Hz, 250 mikrosekund szerokość pulsu. Zastosowano tę samą dawkę, tę samą stymulację w różnych miejscach, czyli z jednej strony na poziomie pośladka, na trzeciej środkowej części, czyli na tej części, którą widzieliśmy wcześniej, i na trzeciej dolnej części, czyli tam, gdzie już dochodzi do rozgałęzienia nerwu kulszowego na dwa nerwy, na nerw piszczelowy i nerw szrokowy wspólny. I zauważono w tym badaniu, że właściwie nie ma większej różnicy, czy stosujemy neuromodulację na jednym, na drugim, czy na trzecim poziomie. Następnie mamy tu kilka badań, być może takie bardziej anegdotyczne. Dodatkowo można się zastanawiać, dlaczego we wszystkich tych trzech badaniach zastosowano częstotliwość 10 Hz. Przed chwilą było 10 Hz, tutaj też 10 Hz. Pierwsze badanie dotyczy kobiet z bólem przedniej części kolana. Tutaj mamy zmiany w skurczu izometrycznym czworogłowego, również 10 Hz. Następnie mamy pacjentów po całkowitej artroplastyce kolana, czyli z protezą kolana, również mamy 10 Hz. Więc być może ktoś się może zastanawiać, dlaczego akurat 10 Hz. Odpowiedź jest bardzo prosta i prozaiczna. Te trzy badania, czyli to badanie dotyczące bólu kolana, to badanie dotyczące siły izometrycznej czworogłowego i to badanie dotyczące całkowitej artroplastyki kolana, są to badania dyplomowe, czyli badania będące częścią pracy magisterskiej. Osoby na studiach zazwyczaj nie mają za dużo funduszy, żeby kupować jakieś specjalistyczne aparaty do neuromodulacji. Więc jeśli kupią sobie taki aparacik, być może niektórzy z Was kojarzą Pointer Plus, który jest w miarę dostępnej cenie, czyli to około 500 zł, to Pointer Plus jest zablokowany na częstotliwości 10 Hz. Więc dużo takich badań eksperymentalnych, badań do prac magisterskich jest wykonywanych właśnie jakimś tańszym sprzętem, gdzie nie da się ustawić niższej częstotliwości, tylko jest zablokowana na poziomie 10 Hz. To badanie dotyczy neuromodulacji przezskórnej elektrycznej stymulacji w formie implantów, czyli to, co widzieliśmy wcześniej. Pacjent ma guziczki, który może regulować natężenie prądu. I to chyba będzie ostatnie, czy nie, ostatnie nie, jedno z ostatnich badań tego webinaru. Wydaje mi się interesujące, bo nie dotyczy stricte dolegliwości bólowych czy też bólu, czyli nie jest to stricte to główne zastosowanie neuromodulacji przezskórnej czy też PENS, tylko dotyczy siły czy też performance'u skoku i przysiadu po neuromodulacji przezskórnej. Zastosowano te parametry również niskiej częstotliwości, czyli 10 Hz, 240 mikro,
mikrosekund, mimo że był używany już taki bardziej zaawansowany aparat, gdzie ta częstotliwość jest regulowana, to zastosowano taką, powiedzmy w cudzysłowie, pointerową częstotliwość. Tu jest ten obszar, o którym mowa, czyli obszar nerwu udowego. To jest nerw udowy, tętnica, żyła udowa. To badanie, jeśli dobrze pamiętam, dotyczyło piłkarzy nożnych. I tutaj widzimy zdjęcie miejsca ustawienia głowicy do USG, następnie samo USG, miejsce wkłucia, miejsce wprowadzenia igły i zauważono istotne zmiany na plus u piłkarzy, którzy mieli stosowaną neuromodulację, czy też przyskórną elektryczną stymulację nerwu, zmiany na plus, jeśli chodzi o performance podczas tego przysiadu i podczas skoku wzwyż. Oczywiście, jeśli chcecie się znaleźć, skąd te badania biorę i chcecie, żebym wam te badania podesłał, to oczywiście nie ma problemu. Później podam swojego maila i mogę wam te badania podesłać. Z badania badaniami, natomiast wiemy, że takimi badaniami najważniejszymi, czy też najwyższej jakości, jeśli chodzi o badankowe, są przeglądy systematyczne i metaanalizy badań naukowych. Ja się doszukałem takich trzech metaanaliz, przeglądów badań naukowych dotyczących skuteczności PENS, czy też neuromodulacji przezskórnej na dzień dzisiejszy. W pierwszym z tych przeglądów, wydaje mi się, że jest to taki najbardziej żmudny, czy też najbardziej szczegółowy przegląd dotychczas dostępnych badań. Dotychczas opublikowane badania dotyczyły bólu odcinka nędziowego, choroby zwyrodnieniowej kolana, bólu odcinka szyjnego. Również w tym samym przeglądzie porównano PENS z TENS, PENS z ćwiczeniami, PENS z suchym igłowaniem. I właściwie we wszystkich tych przypadkach PENS, czyli przezskórna elektryczna stymulacja nerwu, wykazywała wyższą skuteczność. Na pewno w przypadku porównania PENS z TENS, takim czynnikiem, dla którego PENS może być skuteczniejsze niż TENS, będzie brak tak zwanych pośredników, czyli jeśli naklejamy elektrodę powierzchniową na skórę, to ta dawka, którą puszczamy TENS-em, będzie miała więcej pośredników, musi przejść przez skórę, przez tkankę podskórną, przez tłuszcz, przez mięsień, więc zanim właściwie ta dawka dojdzie w obszar nerwu, to dużo tej dawki tracimy. W przypadku PENS igła będzie elektrodą samą w sobie, więc będziemy bezpośrednio przez igłę puszczać właśnie bodziec, puszczać prąd. Oczywiście też nie ma się co oszukiwać, w tych przeglądach te efekty czy różnice nie były jakoś szczególnie spektakularne, ponieważ jakość przeanalizowanych badań często pozostawia coś do życzenia, ale wydaje się, że ta metoda PENS, czy też neuromodulacja przezskórna, wydaje się być interesującą alternatywą, jeśli chodzi o pacjentów bólowych przede wszystkim, ale widzieliśmy, że nie tylko, również też sportowcy mogą odnieść jakieś istotne korzyści. I co, przede wszystkim chciałem wam podziękować za poświęcony czas w ten wtorkowy wieczór. Pewnie dało się go spożytkować w jakiś być może bardziej ciekawy sposób, a wam się chciało akurat spędzić tę godzinkę ze mną. Tutaj oczywiście troszkę marketingu
chociaż może nieudolnego, czyli no jeśli chcecie poznać nas bliżej, że tak powiem, jeśli chcecie wpaść na jakieś szkolenie, czy z igłoterapii, czy z neuromodulacji, czy elektrolizy, czy z USG, to oczywiście zapraszamy. Dodatkowo też mamy taki sklepik internetowy, gdzie można kupić igły i nie tylko. I jako, że wam się chciało znieść tę godzinę gadania mojego, to macie specjalny rabat do tych, zarówno na kursy, jak i na sklep. I możecie ten rabat wykorzystać do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli. I nie wiem, czy macie jakieś pytania, chętnie odpowiem, jeśli coś się pojawiło. Ktoś coś pisze? Czy neuromodulacja wspomoże brak wzrostu? Nie spotkałem się z takimi efektami czy też zastosowaniami, żeby neuromodulacja wspomogła brak wzrostu, więc no nie wiem, być może są takie przypadki, ale ja takich przypadków nie znam. No i też trochę wątpię, czy akurat neuromodulacja byłaby tutaj skuteczna. Kolejne pytanie, Rafał, jakie natężenia prądu stosuje się w pens? Rozumiem, że pytasz o miliampery. Taką zasadą główną w przypadku pens czy neuromodulacji jest zasada, która mówi, że stosujemy takie natężenie prądu, czyli tyle miliamperów, żeby ten zabieg był dla pacjenta w miarę komfortowy, czyli żeby to nie było bolesne doznanie, tylko żeby to był mimo wszystko bodziec, który jest dla pacjenta gdzieś tam w miarę komfortowy. Piotr, w swojej praktyce w jakich przypadkach najczęściej używasz pens? Najczęściej, kiedy używam pens, nie wiem, czy chodzi o konkretne przypadki, czy jakieś konkretne obszary. Na pewno takie dolegliwości kręgosłupa lędziowego, dolnego kręgosłupa, dolegliwości barku. Dodatkowo bardzo fajnie ta metoda PENS łączy się z elektrolizą przezskórną, czyli jeśli wykonuję elektrolizę jakiegoś sportowca czy jakiejś osoby, która ma tendinopatię, to na pewno połączenie elektrolizy i neuromodulacji mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że bardzo, bardzo fajnie potrafi zadziałać. Czy można wykonywać PENS bez USG? Oczywiście można, jak wszystko, jak to się mówi, można. Na szczęście używamy igły akupunkturowej, czy też igły do suchoigłowania, jak kto woli to nazwać. Więc ciężko jest taką igłą zrobić komuś krzywdę, ale to nie oznacza, że się nie da zrobić krzywdy, więc dlatego zalecamy zawsze wykonywać te zabiegi pod USG, żeby nie podrażnić struktury nerwowej. Dodatkowo są miejsca, gdzie nerwy są bardzo powierzchownie zlokalizowane i można stosować tak zwaną neuromodulację nieinwazyjną, czy nieprzeskórną, czyli na przykład przestawiając ten pointer, który pokazywałem wcześniej. Okay, tutaj mamy pointer, na przykład nerw strzałkowy wspólny, czy nerw piszczelowy, które są zlokalizowane bardzo powierzchownie w obszarze dołu podkolanowego. Jeśli dobrze przyłożymy pointer bez USG i bez wbijania igły, to jesteśmy w stanie stymulować nerw piszczelowy i nerw strzałkowy wspólny i również nerwy powierzchowne strzałkowe. Ktoś jeszcze pisze wiadomość. Proszę o przesłanie badań. Rafał prosi o przesłanie badań, więc Rafał napisz maila, czy to na stronie znajdziesz kontakt @admis.pl. Napiszę tutaj na czacie, żeby się nie zgubił mail.
Jak najbardziej podeślę te badania. Katarzyna pyta o blizny. Myślę, że same blizny w takim znaczeniu, jakąś dysfunkcję zakresu ruchu tej blizny, czy elastyczności tej blizny, to neuromodulacja raczej tutaj może nie byłaby terapią pierwszego wyboru. Natomiast w przypadku bolesnej blizny, bólu związanego z blizną, to myślę, że jak najbardziej neuromodulacja może się sprawdzić, więc możemy zadziałać na objawach, na bólu i przez to pacjentka zacznie trochę inaczej funkcjonować i mniej się bać tej swojej blizny i przez to też możemy pomóc. Czy pens może pomóc przy poraleniu nerwu strzałkowego? Miałem jednego pacjenta z porażeniem całkowitym nerwu strzałkowego. Jak wyłączałem prąd, stopa się ruszała, natomiast jak wyłączałem prąd, to pacjent niestety dalej musiał stosować ortezę, czyli w przypadku całkowitego uszkodzenia, porażenia nerwu, myślę, że niestety cudów nie ma. Natomiast jeśli mamy do czynienia z częściowym porażeniem nerwu, i czy to z objawami motorycznymi, czy czuciowymi, to tutaj już bym jak najbardziej działał. Natomiast jeśli mamy całkowite porażenie nerwów, no to niestety no ciężko. Też tutaj cudotwórstwa nie proponujemy. Tak, obszar twarzy czaszki jest jak najbardziej stymulowany tą metodą, nawet nie tylko u ludzi, ale jest opisana taka dolegliwość, chyba head shaking u koni. U koni też się stosuje w obszarze ich czaszki i ich nerwu trójdzielnego, więc zarówno u ludzi, jak i u zwierząt w przypadku czaszki, twarzy czaszki, jak najbardziej się działa tą metodą. Okay, to co? Chyba nie ma więcej pytań. Być może gdzieś później te pytania się pojawią. Więc piszcie śmiało. Mam nadzieję, że się podobało. Pewnie można by dłużej opowiadać, no ale mimo wszystko gdzieś tam no, chciałem się w tej godzince zmieścić, żeby nie zanudzić. Okay. Dzięki wielkie. To trzymajcie się i mam nadzieję do zobaczenia kiedyś tam gdzieś tam. Dobranoc.